Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek Super Cats. Witam bardzo serdecznie na moim kanale, jeżeli jesteś nowy, zostaw koniecznie subskrypcję oraz zachęcam oczywiście, tak jak co odcinek, do zostawienia łapki w górę. Tymczasem co, mamy tutaj skrzyneczkę do otwarcia, zostawiłem ją z ostatniego odcinka, jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to koniecznie was do niego odsyłam. Dobra, otwieramy, zobaczymy co nam z niego i wydropi. Oczywiście jak zwykle nic. Generalnie jak grałem długo w tę grę, tak ani razu niestety nie wydropiła mi żadna postać ze skrzynki. No ale cóż, mówi się trudno. Lecimy z kolejną bitką. Zobaczymy czy podczas tego odcinka nam się ta gra zbaguje, tak jak podczas ostatniego. Tak wspominałem wielokrotnie, ta gra no, ma sporo niedociągnięć, ale myślę, że to jest akurat w tym wypadku kwestia drugoplanowa. Dobra, mam tutaj wczytywanko i za chwilę polecimy sobie z kolejną gierką. Dobra, lecimy, mam tutaj... No mam tylko jednego teammate'a i mamy gościa Niku TeoXD i tylko tyle. A gdzie są pozostali? Ja się pytam, halo. No nie, źle, Ziemkowie nam zniknęli. No nic, dobra, weźmy tutaj troszeczkę, porzucajmy naszymi bombkami. Bart, prawie jak Stuart Barton, kurka wodna. Dobra, ja tutaj się postaram poobijać. Generalnie mają tego typu problem, że mają dwie postaci, które biją się w zwarcie, więc w teorii możemy ich obijać i tutaj zdobywać gemy. Ja bym się generalnie nie zdziwił, gdyby nam się udało tę grę wygrać. Dobra, tutaj pomogę mojemu ziomeczkowi, ale nie wiem czy nam się uda. Ej, nice. To jest dość zabawne, że jest nas mniej o jednego, a prowadzimy, no nie? Więc ja się cieszę ogólnie, ale śmiesznie troszkę. Dobra, czekajcie, postaram się jakoś tak w miarę blisko tę bombkę rzucić. Udało się? Tak. Tą drogą spoko jest ten koleś, taki ogarnięty widać. On zbiera gemy, ja obijam pozostałych, tak to wygląda póki co. Zresztą też, że oczywiście obija pozostałych i nawet niekiedy ze skutkiem lepszym niż ja. Dobra, zmisowałem tego ulta troszeczkę. Ale tylko troszeczkę. Oś, w ogóle ten koleś wygląda jak Master Yi w Brawl Starsie troszeczkę. Albo jak Yasuo bardziej bym powiedział. Bym się nie zdziwił swoją drogą, gdyby ta postać była zainspirowana właśnie Yasuo z League of Legends. Dobra. Ja się postaram tego poobijać. Dobra, dobra, tego mam z głowy, ale mamy tutaj kolejnego. Ja bym chciał, żeby mój ziomuś mógł sobie troszeczkę HP odnowić. Ulala, ta bombka siadła. Nieźle. No ja jestem dumny już z naszej gierki, naprawdę, nawet jeżeli to przegramy, choć póki co niewiele na to wskazuje, to jestem dumny, bo w dwójkę ogarnęliśmy temat, serio. No, tutaj jeszcze oberwo, kolej za ponad 2 kafle. No i pokczamp, no nie, jeszcze go załatwił chłop. Dobra, tylko uważaj ziomuś, bo tutaj, dobra, w sumie nieważne, zwycięstwo, 2-3. No, powiem tyle, ciekawie. Dobra, 8 pucharków, oczywiście kolejne kluczyki. Powiem wam szczerze, że jakoś tak nie za specjalnie się cieszę z tych kluczyków, bo z tych skrzynek nic nie dropi kompletnie. Generalnie, jeżeli chodzi o kolejnego tutaj kota, to brakuje mi 42 pucharków. Będziemy mieli rugby. Koleś podobny do Bula. Na 100% inspirowany nim. Podobnie jak w sumie wszystkie postaci tutaj. Ale no, brakuje sporo, a tak jak wspominałem na poprzednim odcinku, no trochę w tę grę już gram i one się, te pucharki się zbierają mega wolno. Zdecydowanie wolniej na przykład, na pewno niż w Brawl Starsie. Tego jestem pewien. No ale nic, nie będziemy marudzić, po prostu będziemy sobie grać w tę grę. A jeżeli uda nam się jakiegoś dodatkowego kota tutaj zdobyć, to będę przeszczęśliwy. Dobra, lecimy tutaj z tematem. Już pierwsi oponenci nas obijają. Ajajaj, niebezpiecznie troszkę. Dobra, zginął mój ziomek. Ja nie wiem jak tak można ginąć, łatwo. Dobra, postaram się tutaj jakoś, nie wiem, za pleców ich może poobijać. W ogóle ziomek ma skina do agenta C. Szanuję. Ja nie wiem czy mi się zdecydował na wydawanie hajsu na tę grę. No chyba, że ze skrzynki wydrobił mu ten skin. Też nie do końca wiemy jak działają te skrzynki, ponieważ jedyne co mi dropi póki co to hajs i upgrade'y do postaci. Żadnych skinów ani samych postaci no jeszcze nie otrzymaliśmy. Ale to może kwestia czasu, może na kolejnej skrzyneczce nam się powiedzie, zobaczymy. Tutaj nas koleś obija dość zdecydowanie. W sumie fajnie by było, jakbyśmy zdobyli ulta. Mamy generalnie niemalże takie same piki w naszej drużynie, tylko oni mają agenta C i widać, że koleś jest ogarnięty. Chociaż w sumie, dobra, zmieniam zdanie jednak. Myślałem, że mnie zabije, tutaj mój Gorol go za chwilę zabije, wszystko na to wskazuje. Albo i nie? Ej, przeżył czy nie? Alert się nie wyświetlił, oj to nieźle. Alert się nie wyświetlił, ale tym bumerangiem z kolei załatwiliśmy innego gościa. Dobra, weźmy tego, obijajmy, on jest z nich najlepszy, zdecydowanie. Pozostali to są jakieś leszcze, że tak powiem, nie obrażając ich oczywiście. Ale no nie są najlepszymi graczami w tę grę. Ja go to jeszcze jakoś obiję. Tak o, żeby się przestraszył. I co, czy to będzie kolejne zwycięstwo? Nie wiem czemu się rzucili na tamtego gościa, ale to nie jest nasz problem. No i nice, kolejne wygrywanko. Proszę bardzo. Kolejne kluczyki. No MVP nie dostaliśmy, nie dziwi mnie to generalnie. W ogóle mamy tutaj coś nowego, co to jest? Friends Request, mamy nowego requesta do znajomych. A po tej gierce, koleś ma 2500 pucharków, serio, on nie ma życia chyba. Generalnie właśnie, nie pokazywałem wam jeszcze skinów do Albion Maxa. Tak one wyglądają, proszę bardzo. Tutaj mamy czerwonego kapturka. Tutaj mamy cheerleaderkę. Mamy Renifera i Mikołaja. Generalnie każdy z tych skinów, jak wiecie, się nazywa. To nie jest w sumie nic odkrywczego. Okej, mamy skrzyneczkę. Otwieramy. No okej, no i właśnie tego typu syf mi dropi praktycznie co opening z tej skrzynki. Więc no, zachwycony nie jestem generalnie. W ogóle tutaj mam jakąś bransoletkę. Aha, okej, to jest TQ. Dobra, porównajmy sobie. Jak widzicie, podstawowy ma 500 ataków, 15 range'a, 20 loadu i 10 fury. Natomiast tak wygląda ulepszony. No ma chyba, czekajcie, ma tutaj coś lepszego. Atak ma na pewno lepszy. Natomiast pozostałe rzeczy są bez zmian. A chyba we wszystkich się tylko atak zwiększa. No ale nic. Dobra, bierzemy sobie agenta C. Na nim sobie też tutaj postaramy się troszeczkę puk wbić. A przydałoby się, szczerze mówiąc. Bo jednak no... nie warto być tutaj one trick pony. Nie warto grać tylko jedną postacią i ją mainić, a warto grać kilkoma na fajnym tutaj stopniu. Znowu nas jest dwóch. Come on, sobie ta gierka, nie wiem, załamuje mnie niekiedy. Dajmy okejkę mimo wszystko. W ogóle właśnie tutaj są emotki dość ciekawe. Wynocha gościu. I czy uda mi się wyeliminować? Ja niestety nie. A szkoda. Dobra, chodźmy tutaj jakoś naokoło. Ej, ty, mamy awkę na tym respie tych gemów. Wynocha stąd moje gemy, gościu. Nie mam ammo, to trochę lipa. Dobra, to będzie, ja już widzę, że to będzie prawdopodobnie luz. Oni nie wiedzą, że mają lepszy połk, no to jeszcze ich jest, no wiecie, no normalna ilość, no o ile w poprzedniej gierce, w której było nas 2 na 3, to myśmy mieli takiego też w sumie nie najgorszego połka. Oni mieli dwie postaci, które walczyły w zwarciu. Tak tutaj, no niestety sytuacja jest zgoła odmienna. Dobra, tutaj widzę, że zgarniemy przynajmniej chyba jakiegoś honorowego gema. Nie wiem czemu oni się cofnęli, szczerze mówiąc. Chcieli sobie zrespić HP, ale nie wiem, dziwna sprawa troszeczkę. Tym bardziej, że no mieli w mojej opinii naprawdę dość sporą przewagę. Ajajaj. Dobra, tutaj raczej, tak mówię, raczej nie wygramy, ale powalczymy. Ja tutaj powalczę. Choć pomysłu mi brak, szczerze mówiąc. Ojej, dobra. Jest przypał, powiem tyle. Giniemy za chwilkę, chociaż nie no, zginęliśmy. Niestety to nie jest odliczanko. Najgorzej, dobra. No ale nic, postaramy się tutaj no, coś dziać, ale jest naprawdę, no ciężko będzie. No, tutaj w ogóle jeden z nich stoi sobie na tym respie tych gemów. Zadowolony. O, udało się to odwlec w czasie nieco. No i raczej nic nie pomoże. 10 sekund i będzie najpewniej już po wszystkim. Wynocha gościu. No i niestety przegraliśmy. A szkoda. Dobra, mamy oczywiście kluczyki. Zostaliśmy MVP, ale to nas kompletnie nie pociesza. No i co, moi mili, to byłoby na tyle w tym odcinku Super Cats. Jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłam was do innych moich odcinków. Ja tymczasem z wami się żegnam, trzymajcie się, cześć.